Witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. No i jak w poprzednim odcinku próbowałem to wszystko rozkorkować, to dzisiaj dołożymy jeszcze więcej samochodów, żeby sprawdzić, czy zrobiliśmy to dobrze. Także przechodzimy do tej naszej fabryki samochodów i pierwsza rzecz, anulujemy produkcję Fiatów. Koniec. Potrzebujemy jakiejś odmiany. Kupujemy nową licencję, sortujemy po prędkości. No i widziałem, że w komentarzach pisaliście, że chcielibyście Poloneza. Także bierzemy. Zobaczcie, 165 km na godzinę. Także pięknie to będzie pędziło po tych naszych autostradach. Wybieramy plan produkcji i bierzemy tego Poloneza. Tak w ogóle, zobaczcie też ile tutaj jest ludzi. Ta fabryka pracuje ze 100% wydajnością. No i tak po prostu powinno to wszędzie działać. Ten pierwszy Polonez już się nam tutaj wyprodukował. Tylko gdzie on teraz jest? Pewnie go załadowali gdzieś na te ciężarówki, ewentualnie na pociąg. No to ja bym raczej tego nie chciał. O, tutaj sobie siedzi. Ja bym tutaj może ustawił w tym pociągu, żeby on na razie nie brał może takich samochodów. Ustawmy mu, żeby brał po prostu autobusy i teraz nie powinien mi brać tamtych. Tamte to niech sobie idą właśnie na te ciężarówki i niech będą rozwożone po naszej republice, do tych motozbytów. O to właśnie chodzi. I też dziękuję za zwrócenie uwagi w komentarzach, ponieważ ktoś mi napisał, że ja przecież na końcu świata nie mam żadnego motozbytu, także dostawiałem tutaj ostatnio parkingi, tak? No i one są po prostu puste, no bo nikt w tym mieście przecież nie ma samochodów, także musimy to nadrobić. Bierzemy taki motozbyt, no i chyba będzie trzeba go postawić po prostu tu. Coś ostatnio mówiłem, że można by tu postawić jakiś budynek mieszkalny, no ale chyba to będzie lepsze. Także postawmy to. No i jak wyglądają te ustawienia? Wykształcenie wyższe może być, wiek preferuj młodszych, lojalność wobec rządu wyższe, oczywiście zajętość parkingów dajmy może na mniej niż 75%, żeby jednak tych samochodów mogło być trochę więcej. Teraz będzie trzeba ustawić jakąś linię, żeby oni mi te samochody przywozili tą autostradą, ale tutaj będą mieli piękną drogę. Także w tej zajezdni, tutaj w Nowym Mieście, tak w ogóle, co tutaj robi ten Fiat? Nie wiem. Jakoś sobie tutaj zaparkował. Okej, co ja bym chciał? Otwartą skrzynię. Może być taka, no i teraz wchodzimy sobie w nią i musimy tutaj stworzyć linię. Zaczynamy w tym miejscu, na tym składzie pojazdów. Tutaj ma być ładowanie, czekaj aż załaduje pojazdy. I możemy tak naprawdę ustawić, żebyśmy ładowali tylko samochody osobowe, żeby czasami nie zabrała czegoś innego. No i dodajmy jeszcze drugi przystanek, czyli tam na końcu. To będzie tutaj, no i w tym miejscu możesz czekać aż wyładuje. Tak, żeby ona czasami nie wracała z tymi samochodami. No i co? Uruchamiamy to? I już niedługo powinny się tutaj pojawić pierwsze samochody, no i mieszkańcy końca świata będą sobie mogli tutaj podróżować. Chociaż ja bym może sprawdził jeszcze jedną rzecz. Czy ja mam na przykład jakieś parkingi na tej strefie przemysłowej? No właśnie, nie mam ich. Także to by trzeba nadrobić. Weźmy sobie jakiś taki parking. Może być dosyć duży. No i spróbowałbym go postawić jakoś obok tej huty. Zmieścimy się tu pod tymi przewodami? Coś nie za bardzo. Chociaż nawet się udało. Okej. Teraz tutaj, czy my w ogóle wjedziemy? No niestety to jest tak strasznie wysoko ta droga. Może być tutaj ciężko, a na przykład jakoś z drugiej strony? No dobra, możemy to jakoś tutaj wszystko ominąć. Spróbujmy na przykład zrobić coś takiego. No i teraz stąd do tego skrzyżowania. Okej, także będą tutaj mieli taki inny przejazd, ponieważ autobusy to one jeździły raczej tędy. No a czy dałoby się to jeszcze jakoś połączyć, na przykład gdzieś tutaj? Bo taki przejazd mógłby się przydać. Okej, niech to tak będzie i teraz weźmy sobie jakąś ścieżkę, no i będzie trzeba się podłączyć na przykład tu. Możemy też zrobić przejście w drugą stronę, coś takiego, no i do tej ścieżki, więc zawsze będzie można też podejść gdzieś tutaj bardziej do centrum. Spróbowałbym też postawić może jakiś mniejszy parking, na przykład gdzieś tu. Okej, i to się już pięknie tutaj samo postawiło. Nie trzeba było jakoś bardzo kombinować. Możemy dać wam jakieś przejście tak oraz tak. No a czy tutaj coś będzie potrzebne? Możemy to zrobić w ten sposób i teraz jeszcze tak. Dobrze, także do kopalni też będą sobie mogli podejść. Pięknie, pięknie. Idziemy dalej. Co tu jeszcze mamy? W tych okolicach. Zakłady mechaniczne, zakład przeróbki rudy węgla. No to tutaj przyda mi się jakiś większy parking. Spróbujmy go postawić jakoś tak. Troszkę trzeba wyrównać i to nawet już działa. Możemy zrobić na przykład takie połączenie, czy nie? Chyba nie. Tamto jest zdecydowanie za wysoko. No a jakoś z tej strony coś się uda? Możemy zrobić
zrobić tutaj takie wyjście, no i w takim razie ja podłączę się jeszcze tak, więc zawsze będą mogli tutaj jakoś przejść. Postawmy jeszcze jeden parking w tym miejscu, tylko może ja bym troszkę ulepszył te drogi. Zaznaczmy sobie to, niech tutaj będzie asfalt, zaznaczamy też to w tym miejscu, no a tutaj to my mamy jakąś taką starą drogę, tak, jak gdzieś tam robiłem asfalt, to wtedy było takie tymczasowe. Także tego możemy się pozbyć. Co tu jeszcze robimy? Czy uda się zrobić taką ścieżkę? Okej, nawet się uda. Możemy też połączyć się stąd dotąd i tutaj jeszcze do tego więzienia. Pięknie. Dalej, przy elektrowni, no też by mogli sobie parkować. Oczywiście, tylko też pozbędę się tej drogi, bo to jest mi po prostu niepotrzebne. Tego nie chcemy, dalej nie chcemy tego. Ten przejazd też jest raczej zbędny. No i co tu jeszcze mamy? Takie coś, też się tego przy okazji pozbędę. No i teraz ten parking nam się tutaj zmieści. Weźmy też ścieżkę, łączymy się tak. Czy gdzieś to jeszcze będzie potrzebne? Tutaj raczej nie. Ale pracowników to my też potrzebujemy w tym miejscu, to znaczy może nie w silosie, no ale w betoniarni oraz w wytwórni asfaltu też. Tam ich dużo nie trzeba, więc możemy postawić po prostu jakiś taki mniejszy parking, o, gdzieś tutaj przy tym skrzyżowaniu. No i zobaczmy, czy uda się na przykład jeszcze coś tutaj przeprowadzić. Tak, i teraz okej, musimy to ominąć, możemy się tak połączyć. No i przy okazji jeszcze jakieś podłączenie tutaj do przystanku. No i zostało nam jeszcze chyba tylko jedno miejsce, czyli ten zakład przeróbki kruszywa. Postawimy coś takiego w tym miejscu, no i tak naprawdę tutaj już ścieżek nie potrzebuję, ponieważ stąd, no to sobie jakoś tam podejdą. Dobra, uciekamy stąd, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, czy już jakieś te ciężarówki wyjeżdżają, pełne tych polonezów. No coś najprawdopodobniej już wyjechało, wy teraz czekacie, to jest linia samochody Nowe Miasto, a ty gdzie jedziesz? Samochody Stolica 5, a ja w sumie jestem ciekawy, jak się nazywa ta nowa linia. To jest to. Także tutaj też możemy sobie zmienić nazwę. Samochody koniec świata. Okej, zaakceptuj zmiany. No i pokażcie mi, gdzie jest ta ciężarówka, czy ona gdzieś już jedzie. Czy ona już wraca? Tak, ona już wraca. No to zobaczmy, czy już jakieś polonezy tutaj mamy. Pozamykajmy sobie te okienka. Idziemy do motozbytu. No i w tym momencie żadnego tutaj nie mamy. No ale możliwe, że po prostu ktoś już je zabrał. Czy gdzieś są na parkingach? Tak, zgadza się, mamy polonezy tutaj. Pięknie, pięknie, tutaj nawet jakiś jedzie. Pokażcie mi, gdzie ty jedziesz. Zobacz ten budynek. Aha, ty sobie jedziesz tu. Także nie wiem, gdzieś tam do sądu albo do jakiejś służby bezpieczeństwa. Może do sklepu. Super, także możliwe, że zaraz będą też podjeżdżali sobie gdzieś tutaj do pracy. Wiecie, gdzie ja bym jeszcze mógł dać parking? Na przykład tutaj na samym końcu, gdzieś przy tej kopalni węgla. Też, żeby jakoś im tutaj ułatwić tę podróż. Zobaczmy, zmieścimy się jakoś tutaj? Oczywiście. Tylko pokażcie mi, czy na pewno da się podejść. Tak, 171 metrów. Możecie podejść nawet tu. Chociaż w to miejsce to raczej nie trzeba podchodzić. Dobrze, wracamy teraz do stolicy, ponieważ chciałbym zrobić jeszcze taką jedną fajną rzecz. Może ona nie jest jakoś bardzo potrzebna, ale myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądało. No zobaczcie, gdyby stąd wyprowadzić jakąś drogę, pójść tutaj tak po skosie, tak samo zrobić z tą drugą, przejść na jakimś nowym moście i potem przez tę wyspę też przeprowadzić dwie drogi, no i przejechać gdzieś tu. Nie trzeba by wtedy jakoś dziwnie tutaj skręcać, potem wjeżdżać w taką uliczkę, tylko mielibyśmy piękną, główną drogę. Tylko może pierwsza rzecz, to ja w ogóle sprawdzę, czy coś takiego mi się tutaj zmieści, czy będzie trzeba to przesuwać. No bo w tym miejscu, no to jak najbardziej się zmieścimy. Później mamy jakąś ścieżkę. Spróbujmy to sobie usunąć. Dalej, usuniemy też na przykład to, tylko żeby mi ci ludzie teraz tutaj nie poumierali. No w razie czego to mogą przejść gdzieś tam. Okej, także wyburzamy to. Dalej, wybórzmy może też połączenie do tego chyba sklepu. To znaczy, dobra, to jest bar. No tak naprawdę nieważne. I teraz, sprawdźmy, czy przejedziemy jakoś tędy, obok tego budynku. To się nawet uda. Ale my tutaj mamy hydrofornię, także postawmy może jakąś nową gdzieś tutaj kawałek dalej. Niech ona będzie na przykład tu. Teraz wyburzamy tę rurę, bierzemy chyba taką średnią, tak? Czy tutaj korzystałem z grubej? Chyba z grubej rury. No dobrze, może być gruba rura i za to oczywiście musimy zapłacić. Zaznaczamy to sobie, włączamy czas i to powinno działać. Także teraz pozbywamy się tej hydrofornii. No i zobaczmy, gdzie tutaj dalej przejedziemy z tą drogą.
taką. Coś takiego, tylko że tutaj to my potem mamy podstację. Także to też będzie trzeba gdzieś przenieść. Czy zmieścimy się jakoś tu? No niestety, troszkę jest ciasno. No ale po tej stronie się zmieścimy. Okej, bierzemy taki przewód, przechodzimy tutaj jakoś nad rzeką do tego miejsca i to sobie po prostu tutaj jakoś podłączymy. Tylko wcześniej muszę się pozbyć tego oraz tego. Łączymy to i oczywiście tutaj też będzie trzeba za to wszystko szybciutko zapłacić. Okej, no a tej podstacji to możemy się pozbyć. Idziemy w takim razie dalej. Tutaj, tylko że to będzie się musiało kończyć jakoś wcześniej, ponieważ ten teren jest taki nierówny. Teraz stąd wchodzimy na taki most, coś takiego, chociaż coś ta końcówka mi się tutaj za bardzo nie podoba. Zobaczmy inaczej, ponieważ skrzyżowanie będzie tu, to tego byśmy się mogli pozbyć i wejść na wiadukt troszeczkę jeszcze wcześniej. Stąd to się w ogóle uda? Coś to się nie chce połączyć, inaczej. Zróbmy najpierw coś takiego, chociaż teraz to chce iść jakoś dalej. No dobra, zaraz będziemy kombinować i teraz z tym idziemy tak. No i zobaczmy, czy tu się połączymy. Aha, super, teraz się nie połączymy tu. No a kawałek dalej, coś takiego. No chyba to po prostu będzie musiało być takie krzywe. Ale w sumie z tej strony też takie jest. Więc może ja po prostu się tym za bardzo przejmuję. Przejeżdżamy tak, no i to działa. No tylko żeby przejść dalej, to ja będę musiał jeszcze poburzyć trochę tych przewodów. No mogłem to od razu zrobić trochę lepiej. Wycinamy, wycinamy, aż do transformatora. Idziemy teraz z tym, tutaj jakoś tak troszkę dalej. Przechodzimy na drugą stronę, tylko że ten słup na pewno nie może być tu. Musimy przejść tak i teraz okej, prosto do transformatora. Szybciutko płacimy za te słupy, żeby wszyscy mieli prąd. No i mogę się od razu pozbyć też tej polnej drogi. Ona mi tutaj nie jest potrzebna. Teraz idziemy jakoś tutaj, prosto do tego miejsca. Dalej, coś takiego. No i teraz tutaj będzie ciekawie, ponieważ my tutaj mamy już coś podobnego zrobionego. Może ja po prostu rozetnę to jakoś w tym miejscu. Możemy też obciąć trochę tej drogi. No i tutaj to ja bym się podłączył po prostu tak. Możemy zrobić jeszcze takie skrzyżowanie. No a co robimy dalej? Czy idziemy gdzieś tam do końca, do samej autostrady? No tak by chyba było najlepiej. Tylko zanim ja tutaj zacznę coś wyburzać, to zobaczę w ogóle, czy my z taką drogą się tutaj zmieścimy. Tego tak naprawdę możemy się pozbyć, to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Przejdźmy teraz tu. Będzie się to dało gdzieś podłączyć? No nie wiem. No ale jak to nam się zapali, to najwyżej jakiś helikopter podleci. Później. To też trzeba by wyburzyć, bo będzie troszkę krzywe. Idziemy dalej tutaj. Okej, w tym miejscu mamy podstację. To na razie zostawmy. Jak to będzie wyglądało w tym miejscu? Przeciśniemy się tędy. Okej, to się uda, ale potem mamy taką rurę, obok której też przejdziemy. Fajnie. To mi się podoba. Burzymy w takim razie dalej. Tak, pozbywamy się tych dróg. Idziemy, idziemy jakoś tędy. No i co? Tutaj gdzieś by się to skończyło po prostu. Tutaj oczywiście coś zepsułem. Naprawmy to sobie. No i co jeszcze muszę naprawić? Tę drogę tak, przejazd na drugą stronę, tylko nie tak krzywo. Zróbmy to jakoś tak i teraz podłączenie tutaj. To nawet się uda podłączyć. No a czy uda mi się podłączyć ten parking? Obawiam się, że nie. Także pozbądźmy się po prostu tego parkingu i jego sobie postawię gdzie indziej. Teraz pozbywamy się też tej podstacji, tylko szybciutko, szybciutko będzie trzeba postawić jakąś nową, powiedzmy, że tu. Bierzemy taki podziemny przewód i łączymy się stąd dotąd. Za to oczywiście płacimy. Przez przypadek zapłaciło mi się też za ten fragment, no ale dobra, to już może być. No i robimy sobie jeszcze takie połączenie. Pięknie. Dobra, może ja już po prostu też zapłacę za te drogi, żeby te wszystkie pojazdy tutaj nie miały problemów. Zaznaczamy to. Dalej, tutaj. Te fragmenty też możemy zaznaczyć. To możemy, tak. Tutaj sobie coś jeszcze zmieniłem. No, ale zastanawiam się jeszcze nad tym, ponieważ to mi wyszło tak troszkę krzywo. Gdybym ja na przykład odpiął na razie tę drogę, teraz pozbędziemy się tego oraz tego, no to możemy to wtedy zrobić prościej. Pięknie, także zaznaczamy, no i niech to działa. Naprawiamy jeszcze to połączenie, niech ta droga dochodzi tutaj i możemy też przejechać na drugą stronę. Też tę drogę, którą tutaj mamy, możemy zamienić na asfalt, pewnie niech to już będzie troszeczkę lepsze. Dalej. Coś takiego, coś takiego. To wszystko zamieniamy na asfalt. Oczywiście jedziemy jeszcze dalej oraz tutaj dalej. Tylko że ja się zastanawiam, czy ten przystanek na pewno jest w dobrym miejscu. Co my tutaj mamy? Pracownicy rafineria. Jedzie sobie tędy taka linia. No i jak ona wygląda? Przystanek centrum, przystanek asfalt. Czy to jest to? Zobaczmy. Tak, to jest przystanek asfalt, a dopiero potem jedzie do rafinerii. No i to jest trochę niefajne, bo jednak... No właśnie, jak
on tutaj przejedzie, będzie trzeba jakoś dziwnie zawracać. Także to też będzie trzeba troszkę przebudować. Pozbądźmy się tego oraz tego. Może ja tymczasowo też wyburzę na przykład tę drogę, no i tutaj też coś będzie trzeba rozciąć. Chyba, że nie. No bo możemy to zrobić trochę inaczej. Wziąć na przykład taki przystanek, który się stawia obok drogi, czy nie? To znaczy, on by chyba lepiej wyglądał tu. Okej, także wybórzmy sobie taki fragment. Wstawmy go teraz tu. Dalej. To sobie możemy naprawić. No a ten, to będzie po prostu do wyburzenia. Tak, tak, tak. Tego się pozbywamy i w takim razie tę drogę też może uda się zrobić troszkę ładniej. Zobaczmy, czy ona by przeszła jakoś tak po prostu prosto. Nie. To się niestety nie uda. No a w którym miejscu dałoby się przejechać. Może ja w ogóle włączę przyciąganie do kratek. Tutaj nie. Dopiero tu by się dało. No ale to jest nam potrzebne tylko na takim fragmencie. Więc teraz możemy to jakoś tak połączyć i teraz na przykład jeszcze stąd dotąd. No powiedzmy, że będzie troszkę ładniej. Dalej. To sobie jeszcze naprawiamy. No i tak naprawdę to chyba wszystko. Chyba, że zrobimy to jeszcze inaczej. Pozbądźmy się całej tej drogi. No i ten łuk zrobimy po prostu tam do końca. Chociaż może nie do samego końca, bo wtedy to dziwnie wygląda, ale na przykład jakoś tak. No pięknie. Pięknie. Teraz płacimy za to wszystko tak i tak. No i co? To już powinno działać. No to teraz poustawiajmy sobie tutaj te wszystkie strzałki, żeby ta droga była jednak jednokierunkowa. Na razie to zrobiłem do tego miejsca, po tej stronie oraz po drugiej stronie jakoś dotąd. Co ja tutaj jeszcze muszę naprawić? Na pewno będziemy chcieli tutaj mieć jakieś przejście dla pieszych. Zróbmy je na przykład jakoś tak. Tutaj też sobie możemy przejść. No i co? Stąd jeszcze gdzieś? Chyba nie. No chyba, że coś takiego zmieścimy jakoś tu. Tak w ogóle chwila, bo ten budynek, to on chyba musi być podłączony do drogi. Zgadza się. Właśnie, więc musimy to zrobić troszkę inaczej. Ta ścieżka, to na razie nie. Podłączmy najpierw ważniejsze rzeczy, czyli jednak te asfaltownie. No i dopiero teraz możemy spróbować gdzieś dać ścieżkę. Na przykład dotąd. Okej. A to podłączymy do tej drogi. Tutaj też możemy podłączyć przystanek. Dalej, z tego miejsca jeszcze na przykład coś takiego. Za to wszystko oczywiście płacimy. No i co ja jeszcze tutaj zepsułem? W tym miejscu oczywiście musi być wyjazd. Dalej, czy coś jeszcze? Tego nie podłączamy, tutaj może być. Także mam nadzieję, że wszystko będzie działało. No i teraz trzeba by to podłączyć na przykład jakoś tutaj. Okej, coś takiego, ale dalej to niestety nie przejedziemy. Także jeszcze jedna rzecz, czyli pozbądźmy się może tych strzałek. No i niech oni tutaj po prostu jeżdżą jak chcą. Teraz możemy zrobić coś takiego. No i pozwólmy może jeszcze z tego parkingu przejechać im gdzieś tam, żeby nie musieli tam gdzieś kręcić. No dobrze, także po tej stronie to jest prawie wszystko. Prawie, ponieważ wypadałoby jeszcze wstawić może jakieś znaki pierwszeństwa. Oczywiście, także dajcie mi chwilkę i ja sobie tutaj ustawię główną drogę. No i znaki mamy ustawione, także teraz idziemy tu. No i w tych okolicach to też będzie tak naprawdę sporo kombinowania. Tylko może jeszcze na przykład naprawię tę ścieżkę, ponieważ mogliby sobie już tutaj przejść. I ruszyli, pięknie. Oni byli zamknięci w tych budynkach. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Do tego sklepu też pewnie nie podejdziecie. To znaczy nie do sklepu, tylko do baru. Okej, to naprawiamy. No i teraz musimy się zastanowić, jak zrobić ten przejazd w tamte okolice. Raczej nie będziemy korzystać z tego mostu, chociaż ja jeszcze może nie będę go burzył. No ale wyburzyć to by trzeba na przykład trochę tej ulicy, no i niestety też coś tutaj. Także poczekajmy, niech oni tutaj przejadą gdzieś dalej. No i ta droga powinna jechać na przykład jakoś tak, obok tego budynku i kierować się w tamtą stronę. No dobra, może być. Coś takiego teraz, ta druga droga, tylko jednak niech mi to przyciąga, żeby to było równoległe. No i stąd jedziemy jakimś mostem. Możemy go doprowadzić jakoś na przykład tak. Teraz, czy uda się zrobić ten drugi? Nawet się uda, chociaż mamy kolizję z tym. No ale tym się jeszcze zajmiemy. Teraz, tutaj, zobaczcie ile my tu mamy tych ścieżek. Wszystko to jest do wyburzenia, tutaj na środku. To mi tu będzie przeszkadzało, także mamy czysto. No i będzie się trzeba pozbyć jeszcze tego rozdzielacza oraz tej hydroforni. No lekką plątaninę tutaj mamy, także zacznijmy od rozdzielacza. Możemy go postawić na przykład tu, no a hydrofornia to niech będzie na przykład w tym miejscu. Zacznijmy od połączenia stąd dotąd.
teraz wyburzamy to, wyburzamy to, wyburzamy to. Burzymy rozdzielacz i jeszcze musimy wyburzyć trochę więcej tych rur. Może ja na chwilkę zatrzymam czas, żeby oni mi się nie odwodnili, chociaż muszę go włączyć, bo musi się wyburzyć ten budynek, okej. Okay. Teraz łączymy to z tym i szybciutko w takim razie za te okolice tutaj płacimy, tylko na pewno jeszcze nie płacimy za most. Na to jeszcze za wcześnie. Burzymy też to oraz możemy pozbyć się tej hydroforni. Rury ściekowej to ja się nie chciałem pozbywać. Absolutnie nie. Na szczęście to się uda teraz odbudować. Zapłaćmy za to. No ale ten zbiornik na ścieki oraz ten rozdzielacz też mi tutaj będą przeszkadzały. No niestety, także może ja bym to jednak wyburzył. Tutaj, tutaj i powiedzmy, że jeszcze jakoś tak. Tego się pozbywamy, tego się pozbywamy. Przy okazji też tej ścieżki. No i ten kolektor wstawiamy tutaj. Zbiornik na ścieki niech na przykład będzie w tym miejscu. Zobaczmy tylko, czy to się uda połączyć. To się nawet uda. Teraz stąd dotąd też się uda. No i jeszcze coś takiego. Pięknie, pięknie. Płacimy za to. No i miejmy nadzieję, że tutaj wszystko będzie działało. Teraz wychodzimy na powierzchnię i próbujemy się podłączyć jakoś tak. Tylko zacznijmy może od tej drogi, ponieważ z nią może być ciężej. Chociaż nawet to się mieści, fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. No to jedziemy teraz z taką drugą. No i tak naprawdę mamy to. Nawet łatwo poszło, podoba mi się to. A czy zostawiamy ten stary most? No, teoretycznie by można, bo my tu mamy przystanek. Tylko co dalej? Bo on by musiał się gdzieś tutaj podłączyć. Obawiam się, że będzie z tym problem. Także chyba najprościej będzie go po prostu wyburzyć. No dobrze, także co? Płacimy, budujemy to oraz to. No i oddajmy jeszcze teraz trochę ścieżek. Stąd dotąd może coś być. Przejście dla pieszych. Dalej, dalej. Wejście do tej szkoły, chyba szkoły. Możemy coś przeprowadzić jeszcze tędy. Podłączymy sobie to. Dalej, oczywiście ten budynek do podłączenia. I coś jeszcze? Chyba nie. Zaznaczamy, płacimy i niech to działa. Teraz po tej stronie, co tutaj zepsułem? Takie przejście, dalej tutaj coś i możemy podłączyć się jeszcze tak. No i to raczej będzie wszystko, także tutaj też za to sobie płacimy. No i ja teraz sobie poustawiam jeszcze te strzałki. No dobrze, także to mamy. Co możemy jeszcze zrobić? Może taka droga z chodnikiem, troszkę by tutaj ładniej wyglądała. Okej, i tak samo robimy po tej stronie. Wszędzie tutaj może być taki chodnik. Proszę bardzo. Dalej, autobusy. Poczekajmy może jeszcze z tym, ponieważ ja zapomniałem sobie naprawić te linie. No właśnie, gdzie wy teraz jedziecie? Zobacz szczegóły linii. Przystanek centrum, przystanek rafineria. Tu ma być jeszcze przystanek asfalt. No i on jest tutaj, to sobie zaznaczamy, tak. Teraz wchodzimy w ten przystanek. Ty masz tutaj tylko wyładowywać, zgadza się. No i może też naprawmy sobie tę nazwę, czyli to ma być przystanek asfalt. Super. Włączamy czas, wy sobie możecie jeździć. No i teraz ogarnijmy jeszcze, co się działo tu. No bo to teraz będzie tak troszkę słabo działało. To jest przystanek przy moście, tak? Przejeżdża tędy linia autobusy Bluningsgrad. No i mamy też jakąś drugą linię. Pokażcie mi, co to jest. Aha, to jest ta sama linia, tylko w drugą stronę. No dobrze, tylko że taki wjazd to tutaj jest totalnie bez sensu. Może ja bym po prostu skorzystał z takich przystanków i wstawił je na przykład tutaj. Jeden w tym miejscu i drugi jakoś po drugiej stronie. Zaraz zobaczymy, czy to się zmieści. Wyburzmy sobie ten kawałek drogi, dalej to i teraz jeszcze po drugiej stronie. Burzymy też tę ścieżkę, zatrzymujemy czas, włączamy nie widok podziemny, tylko kratki. No i to nawet tutaj pasuje, pięknie. A czy zmieści się teraz drugi taki po drugiej stronie? Może być trochę ciasno. Spróbowałbym jeszcze wyburzyć tę ścieżkę. Dalej, tutaj, tutaj i tutaj. Okej, może nawet trochę za daleko. No i to by się nawet tutaj zmieściło. Super. Włączmy czas, niech to się wybuduje. Możemy naprawić ścieżki, czyli tutaj niech będzie taki zakręt. Tej drogi do tego budynku to ja się mogę pozbyć, to jest niepotrzebne. To są jeszcze jakieś rzeczy z początku serii, jak ja po prostu podłączałem takie budynki do drogi. To mi jest teraz niepotrzebne, ale przydałoby się na przykład takie przejście, tutaj coś przez środek, no i może jeszcze coś w tej okolicy. Okej, żeby oni sobie mogli tak przejść. Teraz, może jakieś strzały. Chociaż obawiam się, że ten przystanek jest dwukierunkowy. No chyba tak. Także oni tutaj będą musieli zjechać na ten prawy pas. Nie będą mogli korzystać z dwóch. No dobra, ale nie to nie. Niech to już wygląda w ten sposób. No a tego przystanku to my się zaraz pozbędziemy. Tylko wcześniej ja bym może wyedytował te linie. Także po przystanku na moście klikamy sobie w to. Akceptuj zmiany. No a tego się pozbywamy. Akceptujemy zmiany.
teraz druga linia. Przystanek przy moście klikamy, zamiast niego dajemy to, tego się pozbywamy i akceptujemy. Okej, więc ja teraz jeszcze kliknę tutaj i pozmieniam sobie te nazwy. Niech to będzie na przykład przystanek przy moście A, no a tutaj damy sobie przystanek przy moście B. Niech tak będzie, okej. No a ten przystanek to tak naprawdę nie jest nam już potrzebny. Możemy się go po prostu pozbyć, tak, na pewno chcemy to zrobić. Możemy też pozbyć się tej ścieżki, ktoś się niby porusza, oczywiście. Wyburzamy, no i jak ten przystanek nam się wyburzy, to damy tutaj jeszcze taką drogę. Coś takiego, także będą sobie mogli tutaj podjechać albo gdzieś tam. No dobrze, co jeszcze? Może na przykład jakieś znaki pierwszeństwa tutaj na tym skrzyżowaniu, ponieważ coś się mogło pozmieniać. No chyba, że wszystko będzie dobrze. Tutaj mamy główną drogę, tutaj też, także chyba nie trzeba nic zmieniać. Powinno być dobrze. Okej, więc idziemy jeszcze tutaj i droga główna ma być oczywiście na wprost. Tutaj tak samo. No i tutaj też, a tam dalej to już sobie ustawialiśmy. No i pięknie to wygląda z góry, ten nowy przejazd, więc ja teraz może przejdę do jeszcze jednej rzeczy, którą się chciałem dzisiaj zająć, czyli do uruchomienia produkcji tych kolejek metra. Tak, trzeba to w końcu zacząć. Zobaczmy, nie elektrobus, tylko metro. No i co to było? Sortujemy po prędkości. Tak ja to chyba wcześniej robiłem. No i tutaj mamy 525 pasażerów, tutaj też. To znaczy one wszystkie i tak mają podobną prędkość, te 80 na godzinę. No ale my chyba mieliśmy coś takiego, 81717. Wiecie co? Może ja się upewnię, zanim zapłacę tam ile? To było 8 milionów czy coś takiego? No nieważne dokładnie ile to kosztowało, ale kosztowało dużo. 81717, dobrze, także weźmiemy coś takiego. Kupujemy te licencje. No i może nie anulujemy produkcji ETK, ale wybieramy plan produkcji. To ma być metro 81717 i po prostu od teraz oni będą produkowali te kolejki. Tylko że ja muszę ustawić jeszcze jedną ważną rzecz, czyli żebyś ty czasami mi tych kolejek nie zabierał. Także bierz tylko zestawy do budowy torów, a metro zostaw. Tak, metrem to my się będziemy potem zajmować. Będziemy musieli jakoś je tutaj wywieźć, przetoczyć przez te wszystkie tory, no i wpuścić potem jakoś, gdzie my to mamy? Tutaj. Także to też będzie wyzwanie. Będzie trzeba na pewno dobudować tutaj jakiś taki tor, żeby dało się skręcić, ponaprawiać te tory tu, no i najprawdopodobniej zrobić jeszcze wjazd do tej zajezdni, bo my będziemy musieli tę kolejkę po prostu zaparkować tu, no i dopiero z tego miejsca przypisać ją do tej linii, która jeździ sobie tędy. No ale żeby to zrobić, to będziemy musieli jeszcze poczekać, aż tamto nam się wyprodukuje. Także to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak było. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.